W Polsce żyje kilkadziesiąt tysięcy Romów, nikt jednak nie zna ich dokładnej liczby. Często zmieniają miejsce pobytu, wyjeżdżają do innych krajów, dlatego trudno dokładnie policzyć, ilu ich jest. Polscy Romowie dzielą się na cztery grupy: Calderari, Lovari, Cyganów Polskich i Podkarpackich. Plemię Lovari przewędrowało do Polski przed 200 laty z Węgier. Bo jako naród cygański w Węgrzech było bardzo prześladowany. Nie lubili po prostu Cyganów, nie? I tutaj w Polsce się osiedli ta narodowość, bo mieli spokój po prostu, nie dokuczali im tak jak na Węgrzech. Tuż po wojnie rodzina Łakatoszów osiedliła się we Wrocławiu, gdzie żyło i mieszkało trzech kolejnych cygańskich królów. Eugenia Łakatosz była siostrą obecnego. Jego królewska godność ma charakter tytularny, a zakres władzy odpowiada raczej funkcji polskiego wójta. Noszący ten tytuł cyganie rozstrzygają spory wewnętrzne całego plemienia i reprezentują społeczność w stosunkach z innymi grupami. Rodzina Łakatoszów, z której rekrutują się cygańscy władcy, jest jedną z najliczniejszych i najbardziej rozgałęzionych. Mieszkają w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w RFN-ie bardzo dużo jest z rodziny Łakatoszy, no i w Polsce, Poznań, Szczecin, Warszawa. Na wrocławskich Osobowicach Łakatoszowie od dawna chowają swych zmarłych. Tuż za bramą główną cmentarza znajdują się duże grobowce należące do rodziny. Spoczywają w nich doczesne szczątki kolejnych cygańskich królów oraz ich żon.